Odcinek trzeci Rozdział trzeci Umierać jak Jezus To, co jest najbardziej frapujące w stosunku Jezusa do śmierci, to Jego suwerenna wolność. Wskrzesza umarłych do życia bez jakiegokolwiek wysiłku. Ewangelie opowiadają o trzech takich zdarzeniach. W drodze do Nain Jezus spotyka rzesze ludzi idących za niesionym właśnie umarłym młodzieńcem. Ulitował się nad matką zmarłego, która była wdową i rzekł Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły natychmiast się podniósł i zaczął mówić. Do córki Jaira, przełożonego synagogi, powiedział po prostu Talita kum, dziewczynko, mówię ci, wstań. I ona natychmiast wstała i chodziła. Wydaje się, jakby naprawdę bawił się ze śmiercią. Dziecko nie umarło, tylko śpi, powiedział. W końcu spektakularny cud przy grobie łazarza, kiedy wystarczyło zawołanie Łazarzu wyjść na zewnątrz, aby jego zmarły przyjaciel, który już od czterech dni spoczywał w grobie, wyszedł zeń żywy. On prawdziwie może świadczyć o sobie. Ja jestem wstaniem i życiem. Tę samą wolność okazuje Jezus wobec własnej śmierci. Choć zostaje przybity do krzyża, to jego śmierć jest dobrowolnym działaniem. Nikt mi go życia nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Jezus nie podlega śmierci, a dobrowolnie się jej poddaje. Jezus, powierzając się Ojcu, wymyka się, zwodzi swoich nieprzyjaciół. Chcą go zabić i wydaje się im, że odbierają mu całą wolność, ale on jest świadom, że zmierza do tronu swojej chwały. Gdy Judasz opuścił wieczernik, aby zdradzić swego mistrza, Jezus mówi do niego: Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. My, jego uczniowie, jesteśmy powołani, aby umierać jak on, ponieważ tak jak on jest w niebie, i my jesteśmy na tym świecie. Jezus pokazuje nam, jaka może być nasza śmierć. Pragnie, byśmy umierali równie wolni jak On, aby nasza śmierć nie była czymś, co nas przytłacza, ale była wolnym działaniem, poprzez które oddajemy nasze życie Ojcu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mego. Można postawić zarzut. Przecież wielu ludzi umiera nieprzytomnie. Oczywiście, jednak możemy żyć tak oddani Bogu, tak wydani Jemu, że nawet nasza śmierć będzie zamknięta w ofierze naszego życia. Nawet jeśli umieramy nieprzytomni, to nasza śmierć jest cząstką naszej wielkiej ofiary życia. Będąc ludźmi, mamy możliwość uprzedzać przyszłość. Już teraz możemy nadać sens naszej przyszłości, naszej śmierci. Czyż właśnie nie to daje możliwość składania ślubów zakonnych czy ślubu małżeńskiego? Już teraz możemy zdecydować, jaki sens będzie miało nasze życie w przyszłości, podobnie jak kardynał Mitrzęty. Z góry mógł zdecydować, że jego ewentualny udział w wytoczonym mu pokazowym procesie w 1948 nie będzie miał żadnego znaczenia. Jest jeszcze coś więcej. Opuszczenie ciała oznacza dla duszy, że w swojej wiedzy staje się niezależna od rozumu, budzi się do nowej i pełniejszej świadomości. Wszystkie doświadczenia osób, które znalazły się na granicy życia i śmierci na to wskazują i nie można tego lekkomyślnie odrzucać. W tej nowej jasności, która powstaje po śmierci klinicznej, człowiek zyskuje możliwość, tak wierzę i mam taką nadzieję, zajęcia ostatecznego stanowiska wobec własnej śmierci a tym samym wobec swojego życia. Może dobrowolnie oddać swoje życie Bogu, albo odmówić tego aktu. Jednak zdecydowanie łatwiej oddać swoje życie Bogu, kiedy jest się do tego przyzwyczajonym, kiedy wielokrotnie się to czyniło w trakcie swojego życia. Dla człowieka, który się ofiarował, jest to oczywiste. Wszystko, czego Jezus nas naucza, zmierza ostatecznie do tego, by przywrócić harmonię między Ojcem a nami, byśmy żyli i umierali w nieustannym niech się dzieje Twoja wola. Wtedy będzie jako w niebie, tak i na ziemi. On nam to konkretnie pokazał swoim życiem, a przede wszystkim swoją śmiercią. Był posłuszny aż do śmierci. Kiedy nadeszła godzina, Ojca i jego godzina, Złożył siebie w ofierze. Nie było w nim żadnego nie, ale wszystko było tak. Kiedy oblubieniec woła, przyjdź, czy oblubienica chce odpowiedzieć coś innego, jak nie tylko to jedno: Oto przychodzę. W Jezusie już jesteśmy umarli. Wielkie, decydujące przejście to pascha Jezusa. On pokonał śmierć. Uczestniczymy w tym zwycięstwie, kiedy trwamy w bliskości z nim, albo mówiąc właściwiej i dobitniej, kiedy jesteśmy w nim. Wówczas możemy być pewni, że poradzimy sobie z przejściem, gdybyśmy potrafili czerpać z mądrości świętego Pawła: Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. W jaki sposób mamy wiedzieć, że jesteśmy w Chrystusie i tym samym pokonaliśmy śmierć? Istnieje jasne kryterium. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Jeżeli chcemy mieć pewność, że Ojciec przyjdzie do nas na niebiańską salę godową, to istnieje bardzo prosty środek wejść na nią już teraz. Kiedy przyjdziemy tam po śmierci, możemy okazać nasz paszport. Mamy wspólne obywatelstwo świętych i mamy dom u Boga. Już wspomnieliśmy o tym, jak należy rozumieć wypowiedź, że śmierć jest karą za grzech. Karą jest brutalne zerwanie, które niesie ze sobą śmierć po grzechu pierworodnym i które przeżywamy jako niezwykle bolesne. Śmierć jako przejście do życia wiecznego, jako przemiana, nie jest żadną karą. Z chwilą, kiedy Jezus przeszedł przez śmierć, ona straciła swój charakter kary i został przywrócony jej pierwotny status przejścia i przemiany. Co więcej, umierać znaczy teraz iść z Jezusem do Ojca. Śmierć, która była naszym wielkim wrogiem, jest teraz naszym pomocnikiem, naszym przyjacielem, teraz nam służy. Wszystko bowiem jest wasze, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas. Czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Czy z tego brutalnego rozdarcia nic nie pozostało? Czy pożegnanie śmierci nie jest bolesne, nawet dla chrześcijan jest. Ale sam ból został przemieniony. Dlatego, że Jezus cierpiał i umierał na krzyżu, w naszym cierpieniu i śmierci możemy być bardziej z nim. Liturgia mówi o błogosławionym cierpieniu Jezusa. I nasze cierpienie będzie błogosławione, kiedy będzie podobne cierpieniom naszego ukrzyżowanego Pana. Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, lata 1880-1906, wyraża to, za czym tęskniło wielu świętych? Je rêve d'être transformé en Jésus crucifié. Moim marzeniem jest być całkowicie przemienioną w ukrzyżowanego Jezusa. Czy nie wydaje się to nienormalne? Tęsknić za cierpieniem dla samego cierpienia byłoby masochizmem. Jednak czy pragnienie upodobnienia się do swojego umiłowanego jest nienormalne? Czy można zostawić swego umiłowanego samego, kiedy cierpi wielkie udręki? Czy to nie jest oczywiste, że chce się być razem, na dobre i na złe? Chrześcijaństwo nie głosi krzyża, ale ukrzyżowanego. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla chrześcijanina cierpienie i udręki śmierci zmieniły symbolikę, stały się możliwością większego upodobnienia się do Chrystusa. Święty Paweł, dla którego śmierć miała również charakter kary, kiedy zaczyna o niej mówić, używa języka poezji. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez pana naszego, Jezusa Chrystusa. Śmierć jest zniweczona, uwielbiona. Jednakże, owo życie, które zostawia za sobą śmierć, śmierć nad nim nie ma już władzy. Zawsze pozostanie życiem naznaczonym przejściem przez śmierć. Jest to z jednej strony życie mające władzę nad śmiercią mam klucze śmierci i otchłań a z drugiej strony noszące znamie śmierci. Dla Jezusa śmierć była dziełem najwyższej miłości. Przez śmierć wydał się całkowicie swemu ojcu za ludzi. Ta pełna ofiara jest na wieczność wyryta w jego istocie. Dlatego w księdze Apokalipsy baranek jest barankiem zabitym, pomimo że jest żyjący. I ujrzałem między tronem z czterema istotami żyjącymi a kręgiem starców stojącego baranka, jakby zabitego. Jako rzeczywistość biologiczna, śmierć Jezusa należy do przeszłości i jest definitywnie zakończona. Jednak jako rzeczywistość ludzka, osobowa, nigdy się nie zakończy. Śmierć Jezusa stanowi przecież punkt szczytowy jego miłości. Poza tym szczytowym punktem nic istnieć nie może. Jezus na wieczność będzie trwał w najwyższej miłości. Zgodnie z Ewangelią, według świętego Jana, śmierć jest przejściem z tego świata do Ojca. Jezus wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca. Umierać znaczy wstępować do Ojca. A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. W samej śmierci Jezus jednoczy się w chwale ze swoim Ojcem. Śmierć i uwielbienie łączą się ze sobą, ponieważ chwała jest wieczna, to wraz z nią i śmierć. Sama śmierć jest ocalona, uwieczniona, uwielbiona. To nie są żadne abstrakcyjne spekulacje. Jest niezwykle ważne dla nas, którzy zmierzamy ku śmierci, by wiedzieć, że Jezus definitywnie nie pozostawił śmierci za sobą. Jak moglibyśmy być przez chrzest zanurzeni w śmierci Jezusa, jak mówi święty Paweł, gdyby śmierć Jezusa wynosiła go ponad nią? Jak w naszej śmierci mielibyśmy mieć z nim uczestnictwo, gdyby jego śmierć była tylko wydarzeniem z dalekiej przeszłości? Nie tylko to, co najpiękniejsze w jego życiu, jego najwyższa miłość nie zdobiłaby już jego uwielbionego człowieczeństwa. Ale i my w naszej śmierci bylibyśmy skazani wyłącznie na samych siebie. Nie byłoby już żadnego pokrewieństwa między Nim a nami i musielibyśmy samotnie przemierzyć trudną drogę do Ojca. Jakże mielibyśmy umierać z Jezusem, gdyby Jego nie było już w śmierci? Eucharystia jest właśnie tym sakramentem, który aktualizuje śmierć Jezusa. W tym sakramencie Jezus jest obecny równocześnie jako umarły i uwielbiony. Dlatego uczestnictwo w Eucharystii jest zawsze uczestnictwem w Jego śmierci. Dlatego nie musimy bać się śmierci. Gdy w naszej śmierci spotykamy Jezusa, spotykamy go jako tego, który umarł i ciągle umiera za nas, absolutnie wydany jak w Eucharystii. Czy rozsądny jest strach przed takim spotkaniem? Jednak nie tylko sama śmierć znaczy życie Jezusa w wieczności. Wszystko, co wycierpiał w czasie swojego życia na Ziemi, jest wyryte w jego uwielbionym ciele. Kiedy apostołowie mają trudności z rozpoznaniem Jezusa po zmartwychwstaniu, to rany na jego rękach i nogach i przebite serce są wielkimi znakami identyfikacyjnymi. Otwarte serce już nigdy się nie zasklepi. Tomasz może włożyć swój palec do boku Jezusa, serce pozostało otwarte. Wylana krew nie jest gromadzona po to, by wraz z wydanym ciałem ponownie stworzyć żywą osobę, ale to właśnie stan pełnego wydania i wylania jest najwyższym, najintensywniejszym życiem. To w tym stanie zupełnego ofiarowania się zmartwychwstały Pan nadal żyje w wieczności. Koniec odcinka trzeciego.